sobie sarenko. Jeleni dokładnie. Jeleń, sarna. Co to za różnica przecież? To zwierz i to zwierz. Dobra, zobaczymy. Łatka 1.8 coś poprawiła? Czy... nie za bardzo? Bo jakoś nie widzę różnic dużych. Chociaż może trochę. Idziemy spotkać się z Yennefer w Larvik. To nie jest główna misja, ale... chciałem dokończyć chociaż tą misję z Yennefer. Okej, okay, zobaczymy jakie misje są poboczne. Nawet nie czytam, tylko biorę. Okej. Okay. Gdzie ona się ukryła? Dobra jest. Zawsze potrafiłeś zjednywać sobie ludzi. Sprowokowani. Tak, to ich wina. Zawsze tak, ich. Widziałem. Miałeś do mnie jakąś sprawę. Właśnie, jaką? W cesarskiej bibliotece znalazłam księgę Amosa Faripsisa, specjalisty od dżinów. Któregoś dnia wypłynął na Skellige i słuch po nim zaginął. Aha, i mam ci w tym pomóc teraz. Wcześniej popytałam tu trochę o niego. Niektórzy ciągle go pamiętają. Dobra. Wiadomo, co się z nim stało? Ludzie mówią, że ostatni raz widzieli go u wybrzeży Hindarsfjall. Nie wiem, czy widzicie to, ale wydaje mi się, że płynnie chodzi ogólnie jakoś wiedźmi. Że nie ma takich spadków klatek, chociaż z cieniami na jej twarzy trochę są jeszcze problemy. Na czole, nie, widzicie? Ale to nie on mnie interesuje, tylko jego dżin. No dobrze, to czego właściwie ode mnie oczekujesz? No, mam pewnie zabić kogoś. Możesz mi znaleźć dżina. Nie zaoferuję ci nagrody w złocie, ale możesz liczyć na moją wdzięczność. Okej. Okay. Skoro tak stawiasz sprawę, dobrze, pomogę ci. No jasne, że pomożemy. Dzięki. Możecie? Ludzie, możecie, pomożemy. Co nie? Okej. Okay. Chodźmy. Przestaniesz niedaleko. No chcę biec, czemu nie mogę biec? Widzę, że zdążyłaś wszystko przygotować. Owszem. Skąd i biegniemy teraz. Się zgodzę? Nie wiedziałam. Musiałam zaryzykować. Okej. Okay. Ale cwana bestia. Patrząc jakby miał... Choć raz mógłbyś przejąć inicjatywę. Tom, a pozwoliłabyś mi? Zależy w czym. Kobieta, która ma cechy i Triss i Yennefer, byłaby kobietą idealną dla Geralta. Dobra. No stój, nie uciekaj. Mam z tobą porozmawiać? No. No. Dobra, porozmawiaj, ona ucieka. Statek z dżinem zatonął gdzieś w tej okolicy. Przy porcie? Niezbyt konkretny trop. Rzucę zaklęcie na naszą łódkę. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy na dnie są jakieś wraki. A, czyli nurkowanie mnie czeka? Super. No to do dzieła. Pozwolisz, że ja będę sterować? Czy mógłbym odmówić? Nie. Aha, no to po co głupio pytasz? No. Halo. Geralt, ile mam tu sterczyć? Płyniemy? No przecież jestem. Okej. Okay. Dobra, spoko. Nie rozumiem tego, ale okej. Okay. Jego nie mógł wyskoczyć teraz. Matko, coś się dzieje. Geralt, ile mam tu sterczeć? Płyniemy? No, jasne, że tak, tylko ruszmy. No, co jest? Aha, dobra. Miałem usiąść z przodu, okej. Okay. Nie wiem, czy z tym dżinem to dobry pomysł.
Z jednym już sobie kiedyś genialny, powiem wam. Pamiętam, Jaskiera mało co nie stracił głosu. Ojejku, ile? Całe szczęście rzeczy. Uratował go twój egzorcyzm. Ja, skąd miałem wiedzieć, że to znaczy odejdź stąd i wychędzasz się sam? Trzeba się było uczyć języków obcych. Do końca życia będziesz mi to wypominać? No to akurat już sam zadbałeś. Takie było twoje ostatnie życzenie. No okay. Prosiłem, żebyśmy zawsze byli razem, a nie żebyś wytykała mi potknięcie. No, zawsze będziemy uważaj, razem. Uważaj, czego sobie życzysz. A jak już to dostaniesz, przyjmij z dobrodziejstwem inwentarza. Ja. A okay. Jeśli chodzi o potknięcie... A co, czekać, aż coś znajdziesz, czy... Mieć, póki są zabawne. O, jest, widzę coś. Znaczy nie patrzę na w ogóle, bo było to skupienie, tylko dopłynięcie do celu. Coś się stanie? Że wykryje? Nic? Coś tu jest na dnie. Tu jest okay. Za głęboko, nie dasz rady zanurkować. Nie doceniasz mnie. Wręcz przeciwnie. Dlatego poprosiłem cię o pomoc. Aha. Rzucę na ciebie zaklęcie. Na jakiś czas spowolni ci akcję serca i będziesz mógł dłużej wytrzymać pod wodą. Fajnie. Esat Eich Kryderytown! Gotowe. Uważaj na siebie. No, skacz. Okej. Jak tam kąpiel? Ciepła woda? Okej. Nie wiem, co tu jest, ale spoko. Co tam jest? Jak idzie? Jan, wiesz, że nie lubię, jak mi czytasz w myślach. Nie czytam ci w myślach, tylko używam telepatii. Poza tym masz coś do ukrycia? No i powiedziałbym ci, gdybym miał. Widzisz coś ciekawego? Szczątki statku i jakąś jaskinię. Sprawdzę ją. Okej, sprawdzamy. Połamane maszty, kawałki burt i całe mnóstwo utopców. Pewnie przyciągnęły ich ciała załogi tego okrętu, a potem zrobiły mała kwestia. Jest też galion klanu Drummond. No mam coś w końcu. To nie ten okręt. Wracaj na górę. No wiesz ty co. Szybko pływaj. Pływaj na górę. Pływaj! I dobra. Gonią mnie, tak? Bo widzę za sobą. Czy sam pode mną? Nie wiem, już sam. W ogóle do Wiedźmina dodali opcję tego wstrykania zdjęć, czy nie? Pod łódką. Tknąłem. Dobra. Okej, jesteśmy na powierzchni. I płyniemy dalej. Interakcja, dawaj. Dokąd teraz? Tam, gdzie zaprowadzi nas ślad. No szybko płyniemy do celu. W tej chwili. Czy nie? Czy później chcesz? Ja bym wolał teraz, NFR. Co zrobisz, jak już znajdziemy Gina? Poprosisz go o piękny dom, ten pałac, a na końcu nie zechcesz zostać królową. Dalej mówimy o Ginie, czy już o złotej rybce? Bez różnicy, ważne, że spełnia życzenia. Jak jest twoje? Dowiesz się w swoim czasie. Okej. Okay. Nie wiadomo, czy coś knuje kiedyś, czy nie. Był daleko to jeszcze? Ile będziemy wracać w ogóle? Zobaczcie, że już lądu to prawie nie widać. O, jesteśmy. Tu coś jest. Kolejny wrak. Zobaczę, czy nasz dżin się tam nie chowa. No. Skacz. Fajne było nurkowanie jego. Okej. Okay. Trochę ci... O, jest, czekajcie. Ten wrak leży tu już jakiś czas. Drewno zbutwiało. Szkielet mężczyzny. Ktoś przybił mu czaszkę toporem do pokładu. Śmierć godna skaliniczyka. Insygnie klanowe wskazują na człowieka z Dimon, czyli pochodził z Faroe. Hej, i badam. Mam coś. Skaligijski puklerz z symbolami klanowymi Heimei. To ród Donara. Kiedy ten puklerz tu osiadł, Donar był malcem w pieluchach. Jen, żadna z tych łodzi raczej nie należała do czarodzieja. To stary, zatopiony drakar. W takim razie wracaj. Trzeba szukać gdzie... No jest znowu! To jest drugi wrak. Znaczy dwa wraki właściwie to były, ale...
No, powoli wracam do płynności w Wiedźminie. No, pomagam przecież jej znaleźć Dzinę. Nie musicie mi przypominać co chwilę. Byłoby jeszcze sprawniej, gdybyś mi pomogła tam na dole. Przecież już skończyli, patrzę Wiedźmina, a ja nawet chyba w połowie nie jestem. Jak wtedy trzeba teraz przyspieszyć odcinek. I lawina strąciła nas. Gdzieś jeden minimum dziennie powinien być. Zerwanego mostu, a ty uwiesiłaś mi się na pasi. Fajnie. Widok i płyta. W dole była piękna przepaść, szumiały drzewa. Ach, sorry. Przez przypadek kliknąłem. Pamiętam, choć bardziej podobał mi się widok, który miałam tuż przed oczami. To dobrze, że ci się podobał. Okej, gdzie my wpływamy? Jeszcze większy teren do przeszukania? Już żałujecie, żartujecie sobie. Te skały wyglądają jakoś dziwnie. I coś chyba jest na dnie, sprawdzę to. To było dobre. O, mamy coś. Przecież nurkuje, no. Widzisz coś? Nawet więcej niż coś. Wielki krater, jakby walnął tu meteoryt. Muszę to zobaczyć. Jednak wskakujesz? Nie, rzucę na ciebie zaklęcie. Będę widzieć twoimi oczami. Rozluźnij się. Okej, rozluźniam się. Przecież lepiej widziałem. Cześć, to coś jest? To nie był meteoryt. Tylko co? Efekt teleportacji. Potężna moc wycięła dno morskie, skały i wszystko, co było w ze... Coś przecięło ten proszę. Srebra, sztuczce wysadzane perłami. Ten statek należał do kogoś majątnego. Amos do biedaków nie należał. To może być jego łódź. Okej, mam coś, czekajcie. Nie ma tu Dżiny, ale jest coś, co powinno ci się spodobać. Co takiego? Połowa pieczęci. Nada się. Wracaj na górę. Okej, spoko, tylko niech mnie wypuszczą. Bardzo chętnie, wiecie. Co jest? Z kamerą coś się dzieje? Nie mogę obrócić jej? Kręcić nie mogę, ale... Kurczę, co jest? Nie mogę wypłynąć? Okej, jest lepiej już. Czyli był problem, w ogóle nie widziałem co robi się. Niech bez tego ciaru to nie dałoby rady płynąć. Dobra, jesteśmy na powierzchni, już mi nic nie złapie raczej. No jestem. Po co mnie już wyciągnąłeś? Jest tylko połowa. Możesz coś z tym zrobić? Mogę zlokalizować drugą część, z dokładnością do kilkunastu metrów. A tam, gdzie jest druga część, powinien być też Dżin. O to chodzi, gotowy. Właśnie. Przenoszę nas na trzy. Nie, tylko nie portal. Nie marudź. Raz, dwa... Trzy. Kiedy będzie trzy? A nie, nawet wczytywanie, potem będzie trzy. No, śmiało. Uła, źle to przeszedł. A, i trzy, no. Miało być na trzy. No przecież było. Zobacz, trzeba się tu rozejrzeć. O. Nie tak szybko. Najpierw mi wyjaśnisz, o co tu naprawdę chodzi. Po co ci ten dżin? Przecież wiesz, że dla czarodzieja moc dżina jest bezcenna. Nie wykręcisz się, nie tym razem. Mów prawdę, albo sobie pójdę. Nie musisz mnie szantażować. I tak byś się dowiedział. Właśnie, powiedz. Owszem, ale po fakcie, a ja chcę wiedzieć teraz. Ile to już trwa, Geralt? To między nami. 15, 20 lat? No to się trzymasz ładnie, powiem ci. Na przemian rozchodzimy się i wracamy, bo coś nas do siebie ciągnie. A ja nadal nie mam pewności, czy to prawdziwe uczucie, czy tylko igraszka Dżina. Jak to igraszka Dżina? A więc o to ci chodzi. O moje ostatnie życzenie. Poprosiłeś Dżina, żebyśmy zawsze byli razem. A ja chcę go poprosić, żeby anulował tamto życzenie.
Czemu chcesz to zrobić? Żeby się przekonać, jak będzie bez niego. Czy będziemy dalej dla siebie ważni? Czy staniemy się dwojgiem obcych ludzi? Aha. A jeśli ja nie chcę? A co jeśli ja nie chcę wiedzieć? Teraz już nie masz wyboru. Aha. Chodź, przeszukajmy statek. Ciekawe, ciekawe bardzo. Pół teleportował statku, a pół nie? Okej, fajne miejsce. Czekajcie. Niezły ekscentryk z tego Amosa. Zażyczył sobie, żeby Jean przeniósł połowę statku na szczyt góry? Niekoniecznie. Jeany są złośliwe z natury. Ten mógł po prostu... Jej, jaki widok, widzicie to? W takim razie nie życz sobie, żebym zniknął z twojego życia, dobra? Jeszcze nie zdecydowałam. Zrobisty, powiem wam. Powinniśmy przeszukać ten statek. Ale są jakieś znajdźki. Gdzie ona poszła? Na górę, a wejdę tutaj, poczekaj. Lebek. Nic takiego cennego. Jak dziwnie się idzie, jak jest krzywo. Aha, ja mam uruchomić po prostu zmysły wiedźmińskie. Okej, mam coś. Interesujące. Buty. Ładne buty. Wygląda na to, że zderzenie z górą było tak silne, że kogoś z nich wyrzuciło. To ciekawe. Okej, co w tym ciekawego? Czarodziej pewnie tu sypie krew. Albo ktoś był wleczany po ziemi, albo zostawił ten ślad, kiedy pokład gwałtownie się przechylił. Aha. Cześć, co to? Umogę, patrzcie. Zobaczyć, co jest pod szafą. A nie, postawić po prostu szafę. Jen, chyba powinnaś to zobaczyć. Co tu leży? Masz? To Amos. Na rycinie w książce wyglądał bardzo podobnie, tylko głowę miał całą. Jeśli zginął podczas teleportacji, może dalej ma przy sobie pieczęć. A może nie ma? Brawo, o, jest, chodź voila. Na główny pokład, mam pomysł. Sekundę. Jedną rzecz pominąłem tutaj. Zimna dobrze zakonserwowało zwłoki. Zginął od obrażeń głowy. Półka rozbiła mu czaszkę. Lądowanie więcej się góry musiało być naprawdę twarde. Nic tu więcej nie znajdę. Dobra, to idziemy na górę. Jaka skrzynia to jest ważna, się wydaje? Nie. Pa się wydaje, dobra. Przeciążony, poczekajcie. Nie, nie ma pa. Niech za szybko. O kurczę, jakie dobre. Słabe, dobre. Okej, to mogę wyrzucić. Też. Okej, to mogę też wyrzucić. Ważne, że mam trochę lepsze rzeczy teraz. Gdzie ona jest? No dawaj, dawaj, bo to już koniec... Nie, jeszcze nie koniec odcinka, co ja martwię się jeszcze, mam kupę czasu. Co chcesz zrobić? Wywołać i schwytać Jeana. Pewnie mu się to nie spodoba. Osłaniaj mnie. Walka, dobra. Hej, Jean! Briefcase'em gyar! Case at Visclair! Verit me castel! Okej. Na danym pokładzie będzie? A nie, przyleci do nich. Podoba mi się te teksty. Zakładam, że masz jakiś plan. Musisz rozkładać. Może się zamienimy. O kurde, to jest. Ej, łapy tam się zrobić, czekajcie.
dobra, dajemy sobie radę. Okej, dawaj, dawaj. Potrzebuję. Dobra, dawaj, dawaj, prawie, prawie, prawie. O to chodziło mi, jest. Dziwny ten Gina, ale okej. Mama go schwytała, Gina. Mam cię! Gacia! Twój pan umarł, zanim wypowiedział ostatnie życzenie, więc cię nie schwytam. Możemy się tak szarpać w nieskończoność, albo mogę cię wypuścić, jeśli coś dla mnie zrobisz. Aha. Widzisz zaklęcie, które na nas ciąży? Tylko Jean może ściągnąć zaklęcie innego Jeana. Ściągnij to z nas, a będziesz wolny. Okej. Rozumiem wszystko. Jesteś wolny! Wow. Okej. I co teraz? Burza ucichła. Tak, już po wszystkim. Niczym się wydaje, czy Wiedźmin wygląda jeszcze lepiej niż poprzednio? Jeszcze lekko oszołomiona. Nie jestem, ale usiąść możemy. Pieczęcie. Zmienił się piernik? Tak wyglądało. Lepiej się czujesz? Mówiłam ci, że nic mi nie jest. Coś jest nie tak. Ze mną nie musisz udawać twardszy niż jesteś. To była ciężka walka. Może nie tak jak ostatnie, kiedy ujarzmialiśmy Gina, ale jednak. W ogóle nie ma porównania. Wtedy ucierpiała połowa Rindy, a teraz tylko trochę się zmęczyłam. No, jesteśmy lepsi. A. Dzięki, że tu ze mną przyszedłeś. Samej byłoby mi ciężko. Cóż, nigdy nie potrafiłem ci odmówić. Ale może teraz się to zmieni. Czemu? A czujesz coś? Coś się zmieniło? Spodziewałam się, w sumie sama nie wiem czego. Przynajmniej zawrotów głowy. A tu nic. Zero. Myślałam, że staniesz się dla mnie obcym człowiekiem. Że spojrzę na ciebie i nie będę nic czuć. A tutaj co się dzieje? Ale wcale tak nie jest. Nic się nie zmieniło. I dobrze. Panie, przykro mi, nie chcę już być z tobą. Może Jean jednak nas oszukał. Czemu? Bo ja też nie czuję, żeby coś się zmieniło. Kasanową będzie Wiedźmin w mojej wersji. Kocham cię, Jen. A ja ciebie. A ja ciebie. Takie to. I co teraz? Znaczy, nie zrobicie tego na pokładzie tutaj w mrozie. O, co to miało być? Coś, żeby nie było za słodko. Ugryzła go. Dziwne. Robiliśmy to już tyle razy, a poczułem się, jakby to był pierwszy pocałunek. W pewnym sensie był. Poza tym, kiedy powiesz kocham, pocałunek smakuje inaczej. A. Nie kończmy na pocałunku. Może przetestujemy też inne rzeczy. Amos miał tam całkiem przytulną kajutę. Geralt, nie przeciągaj strony. Będziemy mieć jeszcze mnóstwo czasu na zwiedzanie przytulnych kajut. Ale myślę, że świat się nie zawali, jeśli tu chwilę posiedzimy. Po prostu posiedzicie. No, obejmą się. Ale to pięknie. No, graffiti nieźle zrobili, no. Kawał dobrej roboty. Skaligijskie duchy nam sprzyjają. Dobra, gdzie nas teraz przeniesiesz? Potem muszę kończyć.
teraz będziemy odcinki kolejne kręcić tak, żeby dojść do finału. Mało misji pobocznych, główna fabuła i w momentach, kiedy na przykład będę miał za słaby poziom, tylko wtedy będę misje poboczne wykonywał. Ogólnie nie wiem, jeżeli oglądacie ten odcinek, to jesteście w tym momencie. Zachęcam was ogólnie do udzielenia jakichś komentarzy, nawet najprostszych, nie wiem, nawet pierwszy albo coś w tym stylu, bo patrząc tak, jedynie dostaję łapki i tylko wejścia. Nikt nie dziela się komentarzami, nie pisze jakieś rata albo nie wiem, innych rzeczy, tylko same wejścia mam. A chciałem sobie jakiś kontakt złapać, z wami porozmawiać, dowiedzieć się, na co mielibyście ochotę, na jakie serie. Jakieś może rady dla mnie, albo coś w tym stylu. Następnym razem idziemy konno. No, butelka, widzicie? Stamtąd nie dałoby się zjechać konno. Co teraz? Cóż, ja jadę do Wzimy. Znowu ucieka mu. Musimy przecież złożyć raport cesarzowi. Ciri to nasza sprawa. I tylko nasza. Jak rękawice ma, nawet nie zauważyłem. Możliwe, ale nie tak się umawialiśmy z Emhyrem. Musimy się z nim spotkać. Okej. Jak trzeba, to trzeba. Gdyby nie Emhyr i jego agenci, nie wiedzielibyśmy nawet, że Ciri wróciła. Jesteśmy mu to winni. No jesteśmy, no. Ma rację. Jen, to co się stało? Było bardzo przyjemne. Więc nie psujmy tego roztrząsaniem szczegółów. Aha, okej. Okay. Ja jadę po umę do barona i potem prosto do Kermoren. Dołączę do was najszybciej, jak będę. Jezu, że synu w Kermoren będziesz miał przechlapane. Uważaj na siebie. Ojejku, będzie klapa. No czekaj, jestem blisko tak? Czy to po prostu mam tutaj obok zaraz punkt teleportu, znaczy teleport, co ja mówię. Znak. Chyba znak mam po prostu obok. Ale i tak patrzę, że to już koniec odcineczka, więc akurat mogę dobiec spokojnie sobie do tego znaku. I skończyć w tym dokładnie momencie. Tak, to znak. Nie. Chwilowo nie. Właśnie jest tyle misji pobocznych, że chyba jeszcze raz będę przechodził całą grę. Później. Tylko już bez odcinków. Chyba, że wam będziecie mieli ochotę, to bardzo chętnie nagram serię z misjami pobocznymi. Dobra, idziemy. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma. O, super, są te przypomnienia. Człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Okej, okay. Tyle? Czy tego stworka musimy znowu barona znaleźć? No, dobra. To nie będzie zbyt trudne zadanie dla nas. Przecież, no co no. Sami sobie nie damy rady. My? Dobra, dawajcie. Jeśli nie wiesz, kim jest jakaś postać, zajrzyj do glosariusza. To już wiem. No, tak więc już widzę, że już kończymy. Bo już pół godzinki się zbliża. Mam nadzieję, że dobry odcinek wyszedł, że teraz już dźwięku jakość jest znacznie lepsza niż w poprzednich filmach. No i zapraszam was na pewno na następne odcinki i może nowe serie. Nowa seria przygodowo Murdered, Dragon Age Inkwizycja. No i na razie tyle. I no i jakieś może na premierę niedługo coś by się trafiło. Zobaczymy jeszcze. No, ale na razie takie mam możliwości. Dobra, tak więc żegnamy się. Patrzcie nawet. Popatrzy na was Geralt i zapraszam was na następne odcinki. Na razie. Siemanko.